uszkodliwiliśmy protosów, ale nadciąga tu całe stado zergów. Ewakuujcie nas. Wstrzymaj ten rozkaz. Wyruszamy stąd. Co? Chyba ich tak nie zostawi. Wszystkie statki, przygotować się do odwrotu z Tarsonis na mój znak. Chłopaki, co z ewakuacją? Do diabła, Arcturusie! Nie rób tego! Za późno! Sternik, daj flocie sygnał opuszczenia orbity. Już! Komandorze? Jim? Co tam się do cholery dzieje? Ostatnio ciągle muszę po panu sprzątać. Daj spokój, Matt. Znowu ten sam sen? Prosiłem cię, żebyś sobie odpuścił. Kerrigan cierpiała nie z pańskiej winy. Co masz na myśli? To, że Mengsk ją zostawił? Czy to, że wymordowała 8 miliardów ludzi? Znowu ta sama śpiewka. Nie potrafisz słuchać. Wieku, nie widzisz, w co się zamieniasz? Sami decydujemy o tym, jacy będziemy. Gdy już dojdziesz ze sobą do ładu, daj nam znać. Czekamy. Niedobry człowiek, ten Tychus. Ukrywa wiele rzeczy. Myślisz, że nas w coś wrabia? Misje z jego udziałem zawsze prowadzą prosto do Kerrigan. A może ty i Kerrigan tak często wpadacie na siebie, bo szukacie tego samego? A Tychus, on nie mówi ci wszystkiego. Niestety nie mogę wyczuć, o co chodzi. Uważaj na siebie, bracie. Pamiętaj, że wokół Tychusa unosi się aura zniszczenia. To wyrachowany zabójca. Kate Lockwell, UNN.
Nieuchwytna królowa ostrzy była widziana niedawno na planecie Tyrador. Doktor Emil Narut, szef osławionej fundacji Mobiusa, zetknął się z przywódczynią Zergów. Niestety, doktor Narut jest w tej chwili nieosiągalny. W wydanym oświadczeniu doktor Narut dziękował rakieterom Reynora za niedopuszczenie do tego, by królowa ostrzy osiągnęła... Kate, przepraszam, ale musimy ci przerwać. Otrzymaliśmy właśnie wiadomość, że... Wygląda na to, że... Puśćmy reklamę, proszę. Reklamy! Coś cię straszy po nocach. Być może to dar twojego dziecka. Zapisz swoje dziecko na szkolenie psioniczne. To twój obowiązek. Nie lubię tych artefaktów. Maszyny nie mają przede mną tajemnic. Podobnież uzbrojenie, ale te artefakty to jakieś gusła. Myślałem o Tyradorze i wiesz, musi być jakiś lepszy sposób na zarobienie trochę grosza niż pakowanie się w wojnę z obcymi. Jeśli to dla ciebie zbyt problematyczne, potraktuj misję jako czysty biznes. Próbuję, przyjacielu, z całych sił. Miło pana widzieć, komandorze. Wszystkie aktualnie dostępne misje wczytano na mapę gwiezdną. Może je pan przejrzeć w każdej chwili. Matt... Cholera... Dzięki. Po prostu dzięki. Ludzie z Mobiusa znów się przegrupowali po tym, jak Zergi przegoniły ich z dotychczasowego miejsca. Uważają, że wiedzą, gdzie znaleźć następny artefakt. To pewne urocze miejsce zwane Tyfon. Oto ona, planeta Tyfon. Nie wygląda tak źle. Tak, czujniki wskazują... Poczekaj, co do... Emisja gwiazdy wzrosła nagle o 500%. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Zwolnij, Matt. Co to znaczy? Znaczy, że za kilka godzin gwiazda wybuchnie. Tymczasem planetę bombardują fale ognia. Ogień. Czemu to zawsze musi być ogień? Dobra wiadomość jest taka, że na planecie znajduje się sporo zasobników z zaopatrzeniem. Nie będziemy więc musieli budować magazynów. No, to już coś. Więc gdzie jest artefakt? Tam, wśród tych wszystkich protosów. Nasze mobilne budynki powinny przemieszczać się tak, żeby wyprzedzać ogień, ale będziemy musieli złomować wszystko, czego nie uda nam się zabrać ze sobą. Chyba się tam nie wybierasz. Chodź, brachu. Mamy jeszcze kupę czasu, zanim to słońce wybuchnie. Świetnie, no dobra, bierzmy ten artefakt i zabierajmy się stąd, zanim królowa ostrzy się po niego zgłosi. Gotowa do startu.
Włączam się. Mam nadzieję, że zabrałeś krem do opalania, kowboju. Nie teraz, Słon. Spokojnie, ważniaku. Mam dla ciebie coś, co ci się przyda. Banshee. Te maleństwa potrafią nieźle przyrżnąć siłom naziemnym. Mają też dobre maskowanie. I jak tu ich nie kochać? Ej, ostrożnie koło tych protoskich dział. Potrafią wykryć nawet zamaskowane Banshee. Niezbezpieczona. Dobra robota. Postawmy bazę i zdobądźmy artefakt. Zwarty i gotowy. Dostrojona. Dobra. W porządku. Uwaga! Nadchodzi fala ognia. Załatwione! Zrobi się. Turbiny pełna moc. Transmisja przychodząca. Dzień się, Reynorze. Oczekiwaliśmy twojego przybycia. Teraz zapłacisz za zbezczeszczenie świętych relikwii. Do diabła. Znowu ci Taldarimowie. Powinni nauczyć się, kiedy odpuścić. ERK gotowy. Tak? Broń odbezpieczona. Włączam się. Przyjęłam. ERK gotowy. Okej. Zrobi się. Gotowa do startu. Potwierdzam. To już załatwione. Dobra. W porządku. ERK gotowy. Wciągam. Bez problemu. Potwierdzam. Włączam się. Nadciągam. Okej. Bez problemu. ERK gotowy. Mayday, mayday. Gotowa do startu. Gotowa do startu. Broń odbezpieczona. ERK gotowy. To już załatwione. Przyjęłam. Turbiny pełna moc. ERK gotowy. Przyjęłam. Zrobi się. Dobra. W porządku. Turbiny pełna moc. Załatwione. To już załatwione. Nadciągam. Potwierdzam. Bez problemu. Dobra. Okej. Turbiny pełna moc. Broń odbezpieczona. Włączam się. Szereg, chłopaki. Nadal tu jestem. Lepiej, żebym tego nie żałował. Wydasz jakiś rozkaz? Dawaj! ERK gotowy. Oczywiście.
Tylko spokojnie, coś się tak napali. Biorę się za to. ERK gotowy. Potwierdzam. Gotowa do startu. Czekałem na ciebie. Uwaga, idzie się. Dołożyć komuś? Gotowy. Krzyż ognia. Czekałem na ciebie. Wydasz jakiś rozkaz? Dołożyć komuś? Gotowy do akcji. Się robi. Tak jest, komandorze. Pole minerałów wyczerpane. Ta jest! Gotowa do startu. Uwaga! Za chwilę na wciągu fala ognia. Wymagana ewakuacja bazy. Ta placówka Taldarimów, znajdująca się na wschodzie, stanowi idealne miejsce dla naszej bazy. Musimy tylko wyeliminować ich i zająć tamten teren. Goria, aktywny! Marnujemy czas. Lepiej, żebym tego nie żałował. Gotowa do startu. Pole minerałów wyczerpane. Dołożyć komuś? Mam to. Ta baza Taldarimów znajduje się w dogodnym dla nas miejscu. Wystarczy się nimi zająć i przejąć teren. Nie mogę się doczekać. Rozkaz otrzymam. Biorę się za to. Baza Taldarimów została oczyszczona. Teraz powinniśmy mieć pole do manewru. Poświęcenie naszych wojowników nie pójdzie na marne. Z radością oddamy życie, żeby was zgładzić. Złe wieści? Twoje ERK są atakowane. Mayday!
dołożyć komuś? Gotowy do akcji. Dołączmy do bitwy. Tak jest. Lepiej, żebym tego nie dołożył. Ale! Jasne? Biorę się za to. Nie mogę się do tego. Załatwiony. Dawaj! Przyjąłem. W porządku. Złe wieści? Ta! Śmiało! Ta, niech będzie! Zwarty i gotowy. A? Co się dzieje? Kupa roboty, co? A! Wystraszyłeś, śmiało! Ty tu jesteś szefem. Gotów na wojnę? W porządku. Dawaj, nie przestań. ERK gotowy. Podoba mi się. W szeregu, chłopaki. Tylko spokojnie, coś się tak napali. Nie mogę się doczekać. Ciebie! ERK gotowy. Biorę się za to. Załatwione. Dlaczego nie? Przyjąłem. ERK gotowy. Mam to. Tak jest, komandorze. Krzyż ognia. Za mało minerałów. Zaraz wyrwę chwasta. Dawaj, dawaj, nie przestawaj. Trzeba rozwalić? Co jest? ERK gotowy. Goliat aktywny. Czekałem na ciebie. Rewelacja. ERK gotowy. Załatwione. Się robi. Pola minerałów wyczerpane. Pola minerałów wyczerpane. Nie mogę doczekać. Się robi. Pola minerałów wyczerpane.
Rozbudowa ukończona. Mam to. Biorę się za to. Rozbudowa ukończona. W porządku. Uwaga, idzie się. Oczywiście. Tak jest, komandorze. Sam nie dam rady. Lepiej, żebym tego nie żałował. Się robi. Tak jest, komandorze. Rewelacja. Pole minerałów wyczerpane. Oto wasz przystanek. Szeregu, chłopaki. Wydasz jakiś rozkaz? Nie mogę się doczekać. Systemy w pełni funkcjonują. No dawaj! Pole minerałów wyczerpane. A! Wystraszyłeś mnie! Kupa roboty, co? Ruszaj się! Dołożyć komuś? Wyjące silniki. Jasne. Sam nie dam rady. Się robi. Dlaczego nie? Rozkaz otrzymany. Mam to. Rewelacja. Gejzer z Wespanem wyczerpany. Tylko spokojnie, coś się tak nawali. Wyjące silniki. Pewnie. Dlaczego nie? Dawaj! Nie mogę się doczekać. Za mało minerałów. Ta. Czekałem na ciebie. Tak jest, komandorze. Jasne? Pole minerałów. Gejzer z Wespanem wyczerpany. Lepiej, żebym tego nie żałował. Dawaj! Goliat aktywny. Wyjące silniki. Ale...
chłopaki. Tylko spokojnie, coś się tak zapali. A nie, komandorze. Goria, aktywny. Ciebie. Dołożyć komuś? Tak jest, komandorze. Rewelacja. Załatwione. Wyjące silniki. Ale! Rozkaz otrzymany. Przyjąłem. Szpital polowy do usług. Oto wasz przystanek. Goria, aktywny. Mam to. W porządku. Mayday, mayday! No dobra! Okej, artefakt zabezpieczony. Do maszyn, chłopaki, zabieramy się stąd. Będziemy cię ścigać, pokraniec wszechświata, Jamesie Raynorze. Choćbyś umarł po tysiąckroć, nie odpokutujesz za swoje bezmyślne świętokradztwo.